do tej merytorycznej części, czyli do przedstawienia naszej grudziąckiej drużyny, naszych grudziąckich kandydatów z ramienia Platformy Obywatelskiej na radnych miasta Grudziądza. Za chwilkę zobaczycie Państwo ludzi, których na pewno dobrze znacie. Ludzi doświadczonych, ludzi pełnych pasji, którzy udowodnili to, że są przygotowani do pełnienia najwyższych funkcji. Ale zobaczycie też osoby młode, które tak jakby swoją energią, swoim zapałem i swoją charyzmą będą w stanie również zagwarantować dobry efekt w postaci prawidłowego, dobrego i skutecznego rządzenia w naszym mieście. Także proszę Państwa, zaczynamy. Okręg numer 1. Arkadiusz Gorzka. Wykształcenia prawnik. Swoją wiedzę wykorzystuje również pełnią po raz trzeci funkcję przewodniczącego miasta. Witaj. Zapraszam. Numer 2. Piotr Jezierski. Nauczyciel z Tobą, a także konferencję artystyczny i sportowy. Prowadzi z sukcesem zespoły muzyczne. Witaj. Numer 3. Andrzej Kaczorowski. Wieloletni komendant pierwszego ośrodka szkolenia kierowców w Grudziądzu, miłośnik motoryzacji, który także potrafi zagrać na akordeonie. Radosław Wieza, przedsiębiorca, który wpływa również, o czym Państwo nie wiecie, na wizerunek Grudziądza poprzez upiększanie terenów zielonych. Widać. Ewa Stało-Kamińska, zawodowo od zawsze związana z grudziądzką oświatą, wieloletni wicedyrektor przedszkola miejskiego w Tarnie. Zapraszamy Ewo. Numer 6, Jacek Bojarowski. Zapraszamy Jacka. Jacka chyba każdy grudziądz zna. Były piłkarz, panie grudziądz, obecny prezes Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia. Witaj Jacku. Który robi wszystko, co może, aby nasza drużyna znalazła się w najlepszych krajach. Numer 7, Grażyna Renus. Od lat związana z kształceniem zawodowym młodzieży. Zapraszamy. Numer 8, pani Marianna Bielińska, która zajmuje się szkoleniami, pracuje w dziale szkoleń w Regionalnym Szpitale Specjalistycznym. Zapraszamy. Niestety jest pora, także życzmy Mariannie zdrowia. Numer 9, Kuba Kopkowski. Młody, ambitny i ciągle uczący się samorządowiec. Zawodowo związany z senatorem Michałem Wojciechem, gdzie w biurze parlamentarnym pełni funkcję asystenta. Numer 10. Osoba, którą w Grudziądzu znają prawie wszyscy. Prawie, bo jeszcze może jest odsetek, który nie zna, ale na pewno pozna. Małgosia Kuchy. Doświadczony samorządowiec, to jest doświadczenie, o którym mówiłem. Była dawno wiceprezydentem, a obecnie wicedyrektorem szpitala. Oto kompletna drużyna w okręgu numer 1. Szanowni Państwo, przechodzimy do okręgu numer 2. Numer 1, Przemysław Ślusarski. Zapraszamy Przemku. Przemka również powinniśmy wszyscy znać. Oto oddany Grudziąckiemu samorządowi człowiek, który aktualnie pełni funkcję wiceprezydenta, zajmując się grudziącką oświatą i edukacją. Numer 2, Maciej Glamowski. Witamy Maćku. Obecny radny, świetnie wykształcony doktor ekonomii. Posiada doświadczenie samorządowe, o czym mam nadzieję będzie można się przekonać i tą wiedzę uzupełnić w kolejnej kadencji. Numer 3, Krystyna Nowak. Jak na obecnej kadencji znana przede wszystkim jako animator kultury i to, że jest od lat zaangażowana w ochronę grudziąckich zabytków, o czym będziemy mogli się przekonać już 1 listopada podczas festy na cmentarzu. Numer 4, Leszek Czaplewski, następny doktor na naszej liście. Doktor nauki ekonomicznych, który swoją wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce, o czym świadczy skutecznie kierowany przez niego wydział UMK w Grudziądzu. I numer 5, niespodzianka, Marlena Marzyniak. Witaj Marlena. Najsilniejsza w Grudziądzu, najsilniejsza w Europie, jedna z najsilniejszych na świecie. Wicemistrzyni świata w arm wrestlingu, Marlena Marzyniak. Grudziądzanie powinni znać się również z tego, że była wyśmienitym pedagogiem, była wyśmienitym nauczycielem i naprawdę z żalem serca grudziądzka edukacja musiała się z nią rozstać. Marlena postanowiła pracować na własny rachunek, a tym bardziej w
tak zaawansowanej dyscyplinie, jaką uprawia, po prostu nie była w stanie tego pogodzić, ale mam nadzieję, że będziesz się spełniła odpowiednio akurat na bieżąco. Witamy. Numer 6, Zbigniew Fiałkowski. Zbigniew jest, nie ma. No, Zbigniew Fiałkowski to każdy, kto chociaż raz był na żużlu, bądź raz oglądał sprawozdanie, bądź podsumowanie kolejki ligowej, doskonale wie, kto to jest. Człowiek od zawsze związany z grudziąskim sportem, działacz sportowy, aktywny działacz sportowy. Numer 6 na liście. Numer 7, Hanna Szymańska. Zapraszam Pani Hanię. Wiceprezes Grudziąskiego Towarzystwa Pomocy Świętego Otwarta Alberta. Osoba absolutnie dla nas bezinteresownej pomocy najbardziej potrzebującej. Witam Pani Hanię. Numer 8, to Paweł Napolski. Młodość i doświadczenie to dwie cechy najlepiej opisujące Pawła, z którym od lat współpracuję, ponieważ to jest dyrektor parlamentarnego Grudziądzu. Absolutnie wiem, że to jest człowiek z niesamowitą wędrową karyzmą. Mam nadzieję, że jako radny również będziemy Państwu to udowodnić. Numer 9, Pani Małgorzata Ambrosius-Okońska. Witamy serdecznie. Nauczyciel specjalnej ośrodku szkoły wychowawczej, która absolutnie poświęca swój czas, tak jak Państwo wiecie, a ja zapewniam, na pomoc również innym osobom. Numer 10, Krzysztof Misiewicz. Ratownik medyczny. Bardzo zaangażowany, mocno zaangażowany w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Kiedyś mi powiedział, że zagipsował ponad 100 tysięcy ludzi, ponieważ od 25 lat związany z grudziąskim szpitalem. Także od 34. Także to nasza dziesiątka w okręgu numer 2. Szanowni Państwo, przechodzimy do okręgu numer 3. Numer 1, Joanna Iwanowska. Zapraszamy, Jasiu. Obecna radna, pedagog, sprawuje pieczę nad Młodzieżową Radą Miejską. Witamy serdecznie. Numer 2, Edyta Ogonowska. Najbardziej znana grudziąska harfetka. Od lat szefowa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co dzień widzicie ją Państwo najczęściej maszerującą z kikami, szefowa papieczaków. Małgosia Szmer. Witaj Małgosiu. Jest politologiem, której jedną z pasji są rodzinne wycieczki rowerowe. Tak jak słyszałaś w tym naszym programie wyborczym, o rowerach i o trasach rowerowych było dużo, także mam nadzieję, że wspólne wycieczki będzie po czym jeździć. Szymon Szumski. Jeden z pierwszych grudziąckich streetworkerów. Pracujący na rzecz osób potrzebujących, a w wolnym czasie lider zespołu rockowego. No, ja zawsze miałem inne wyobrażenie o rockmanie, ale zglądałeś to wyrazy. Numer 5, Szymon Gurbin. Zapraszam się. Szymon jest dziennikarzem zawodu. Obecnie zajmuje się sprawami grudziąskiej kultury. Witam w składzie. Numer 6, Grzegorz Jędraszek. To jest człowiek, który ktokolwiek miał wspólnego z wodą, czy to na otwartym akwenie Jeziora Rudnickiego, czy też na pływalniach zamkniętych, musi tego człowieka znać. Z gwizdkiem szkolącego grudziąską młodzież. Co tu więcej powiedzieć? Takie. Numer 7, Kamil Żuk. Kieruje grupą społecznych instruktorów młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Inicjator wielu działań promujących ochronę zdrowia i ratowanie życia. Powiem również, że zaangażowany jestem w kolejną akcję, którą tam dowodzi. Numer 8, Anna Majorkę. Z wykształcenia pielęgniarka, obecnie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodzieży. Nie widzę. Numer 9, Wojciech Szpak. Emerytowany wojskowy. Zaangażowany w działalność klubu sportowego. Jego pasją jest żużel. Proszę, jak emerytowany wyskowy skacze. Zaangażowany, tak jak powiedziałem, w grudziącki żużel. I numer 10, Remigiusz Grzybowski. Przedsiębiorca, od lat wspierający grudziąckie kluby sportowe, Olimpię Grudziąc, GKM Grudziąc. Bardzo mocno również zaangażowany w działania charytatywne. Witam Remigiusz. Także to była kolejna dziesiątka okręgu numer 3. Przechodzimy teraz do okręgu numer 4. Numer 1, Michał Czepek. Zapraszam, Michale.
dwukrotnie wydany na rowerze. Znany między innymi muśnikom WQS z cieszących się dużym zainteresowaniem rajdów rowerowych kierownik informacji turystycznych. Numer 2 Mariusz Żebrowski i jego charakterystyczny kitek. Obecny radny. Pozytywnie zakręcony na punkcie historii. To można z pełnym poświęceniem powiedzieć. Człowiek, który jest w stanie dla historii zrobić wszystko, a historia bez niego nic chyba. Jeden z największych grudziąckich znawców grudziąckich fortyfikacji. Numer 3 Tomek Smolarek. Tomka znacie również Państwo, jest dziennikarzem sportowym. Nie ma chyba w Grudziądzu wydarzenia żużlowego, które mogłoby się bez Twojego udziału odbyć. Numer 4 Wiesław Poliński. Działacz społeczny, pedagog. Na co dzień pracuje z dziećmi w założonej przez siebie modelarni. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, kiedy pan Wiesław już z tymi modelarzami w MDK-u grudziąckim sklejał pierwsze modele. A robi to do dzisiaj. Zapraszam Tomka Tomaszewskiego. Tomek Tomaszewski jest radnym obecnej kadencji, jest z wykształcenia politologiem. Mam nadzieję, że w nowej drużynie również będziesz się czuł dobrze. Witam. Numer 6 Sławomir Radziszewski. Zawodowy informatyk, który między innymi, szanowni Państwo, przygotował program komputerowy wdrożony w instytucjach na terenie całego kraju. A z zamiłowania muzyka. Numer 7. Kobieta, którą znacie z innej strony. Marzena Solochowicz-Kostrzewska. Pierwsza kobieta, która uzyskała w Komendzie Miejskiej Policji stopień oficerski. Na co dzień rzecznik policji zaangażowała w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Także będziemy mieli naprawdę wyjątkowego specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, który pomoże panu prezydentowi wdrażać program działań bezpieczeństwa. Zdzisił Cichoracki. Przedsiębiorca, który również od zawsze z sukcesami oddany klubowi, naszemu klubowi żużlowemu GKN Grudziądz. Numer 9, kolejne zaskoczenie na liście, Arleta Meloch. Jeżeli ktoś mówi o bieganiu, to w pierwszej sekundzie widzi Arletę, która, no nie wiem ile przebiegła kilometrów, ale ostatnio zdobyła trzecie miejsce w maratonie poznańskim. A ile wygrałaś maratonu? Wygrałaś maratonów, ile zdobyłaś sukcesów, czy to medale w paraolimpiadzie, to po prostu nie trudno zliczyć. Także serdecznie się cieszymy, że jesteś z nami. Małgorzata Daniel. Witamy. Od 25 lat przedsiębiorca, a ona sprawia, że jej klientki wyglądają i czują się lepiej, bo jest po prostu najbardziej znaną grudziącką wizażystką. Pani Małgosia wspiera organizacje, które zajmują się pomocą dzieciom i osobom poszkodowanym. Numer 11 Dariusz Cybulski jest pracownikiem administracji samorządowej i zamiłowania pasjonat motoryzacji. Wiem, że dzisiaj go nie ma, niestety jest na wizycie lekarskiej w Toruniu. Numer 12 Beata Świdanowska. Zapraszamy. Niegdyś przedsiębiorca, aktualnie specjalista od marketingu i reklamy w Grudziąckim Klubie Żużlowym. Witaj Beata. Tomasz Szpak. To ten drugi, bo taki jeden już podobny stoi na scenie. Tomek i Wojtek to są bracia bliźniacy, zobaczcie. Naprawdę nie sposób się pomylić, ale tak samo. Jest 15 minut młodszy. To jakiś świn. Nie. Lustra nie mamy ze sobą. Sylwia Lauda. Zapraszamy Sylwię. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu. Numer 15 Anna Goszka. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako nauczyciel historii. Swoją wiedzę stara się przekazywać na żywych lekcjach historii w sposób niekonwencjonalny. Jest pracownikiem drugiego LO i wiem, ponieważ jestem przyjacielem drugiego LO, jak jesteś cenionym pedagogiem wśród młodzieży. Numer 16 Rafał Falkowski. Witaj Rafał, jestem synem, nastawia świetnie. Jest grudziąckim nauczycielem informatyki. Jesteś szefem koła platformy w Grudziądzu Internetowej. Niezwykle zaangażowany, ambitny, dobrze przygotowany, poukładany. On mało mówi, a dużo robi. Szanowni Państwo,
Państwo, przedstawiłem Państwu wszystkich naszych kandydatów, którzy będą reprezentowali Grudziącką Platformę Obywatelską z czterech okręgów. Mam nadzieję, staraliśmy się, ażeby to były osoby, tak jak powiedziałem na początku, doświadczone, kreatywne, z charyzmą, żeby przedstawiały swoją osobą coś, co mogą zaproponować mieszkańcom miasta. Jestem przekonany, że ta energia, która w Was drzemie, to Wasze doświadczenie i wola zwycięstwa w tych wyborach wspólnie spowodują, że za parę dni, już 16 listopada, osiągniemy sukces. Gratuluję i cieszę się, że jesteście z nami. Wszyscy szanują, znają, także korzystają z jej efektów pracy. Ale jako, że jestem z Torunia, to pozwolę sobie powiedzieć taką rzecz, którą sobie tym zapisałem, że Ania jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, szanowni Państwo. Co jest argumentem także za tym, żeby na nią zagłosować. Jest także dyrektorem Centrum Kultury Teatru Grudziądz, o czym Państwo wiedzą. Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś propozycję startu w wyborach do sejmiku. Liczymy na Twój mandat i na znakomity wynik. Bardzo dziękuję. I szanowni Państwo, no Roberta to już wszyscy poddaliśmy. Wiemy, że będzie starał się nas wesprzeć także do sejmiku. Zawsze jego wynik pomaga nam na liście, pomaga nam zdobyć dobry wynik i też przysparza liście, platformę tej szansy na ten trzeci mandat. Robercie, dziękuję Ci, że zawsze wspierasz listę do sejmiku. Szanowni Państwo, proszę o głos w wyborach do sejmiku i wsparcie na sejmiku. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Senatorze, zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Nie widzimy Marleny. Marlenka, pokaż się.